witamy ponownie. Razem ze mną Ania Mazek, która będzie za chwilę miała wykład o tym, kiedy kończy się wychowanie. Powiedz mi, Aniu, jesteś trenerką też Family Lab, tak? Powiedz mi, czy jest w ogóle, czy to pytanie jest zasadne? Czy to wychowanie rzeczywiście się w którymś momencie kończy i my zbieramy owoc tego, co, nad czym pracowaliśmy w cudzysłowie przez poprzednie lata? Pytanie jest jak najbardziej zasadne, ponieważ Jul mówi i nas straszy tym, że kiedy dzieci kończą 13 lat, to kończy się wychowanie. Więc tak, musimy jakoś sobie poradzić z tym pytaniem. Mhm. Czyli dobrze. Ja mam w domu 12-latka i zauważyłam, że rzeczywiście coś jest na rzeczy. I na początku się troszkę wystraszyłam, po czym stwierdziłam, no dobrze, jest taki etap. I teraz pytanie takie, jak my nie do końca zawsze świadomi rodzice możemy wspierać te zmiany, które u tego nastolatka zachodzą? No bo dzieje się u niego dużo. On sam pewnie czasami nie wie, co się dzieje, a my jeszcze dodatkowo musimy uważni i wspierający stać z boku. Mhm. I czyli jak wspierać, pytasz, tak? No jak wspierać? Jak my, no mówię, bo ja zrobiłam krok w tył poniekąd, bo wydawało mi się, że moja nadpobudliwość jest źle odbierana, mój brak uwagi jest źle odbierany i po prostu się wycofałam i jestem tak troszkę z boku. Tak, to sensowne rzeczy bardzo jakby zauważyłaś i jest to dość uniwersalne, że nastolatki reagują alergicznie na nadmiar kontroli, na przepytywanie, na brak zaufania. My jako rodzice wpadamy w lekki popłoch, kiedy uświadamiamy sobie, że ten człowiek jest już w dużej mierze ukształtowany, a to i to i to nam się nie podoba teraz, więc włączamy taki tryb, który Jul nazwał turbowychowaniem. Czyli przyspieszamy, wszystkie moce rozkręcamy, czasami też stosujemy ostre środki, żeby jeszcze tak szybko dowychować to dziecko. I to jest pułapka i to grozi dużą porażką, więc dobrze jest zrobić krok wstecz. Ten krok wstecz wydaje się dobry, żeby zobaczyć, co to jest za człowiek, kim jest to dziecko, ucieszyć się tym, kim ono jest. Trzeba tutaj stolerować to, że nie jest dokładnie takie, jak wymarzyłam sobie, ale czy ja jestem dokładnie taka, czy świat jest dokładnie taki, jaki wymarzyłam? Nie. Czyli po prostu dla nas takie wyzwanie, żeby dostrzec po prostu, jakby, żeby pokazać dziecku radość z tego, kim jest i żeby ono mogło to zobaczyć. To w opozycji do właśnie turbo wychowania, napięcia i jakichś po prostu nerwowych akcji, takich szybko korygujących tą dojrzewającą osobowość. Krok wstecz jest dobry. I fajnie, jak dziecko wtedy zobaczy właśnie w oczach naszą radość, to, że ufamy mu. To jest w ogóle wyzwanie, zaufanie nastolatkowi. To jest temat rzeka. Nie mówimy tu o takim zaufaniu, że ufam ci, że zawsze zrobisz to, co ja chcę, żebyś zrobił. To nie jest tego rodzaju zaufanie. Mhm. To jest bardziej zaufanie, że ufam ci, że zrobisz, co możesz w danym momencie, żeby stać się tym, kim chcesz się stać. Tak, to też mocno Jul podkreśla, tak? Tak. Żeby nie próbować robić kopii z tego naszego nastolatka, kopii samego siebie. Czyli dajemy mu uwagę, dajemy mu przestrzeń, robimy krok w tył. No i tak jak powiedziałaś, ale bardzo często jesteśmy sfrustrowani, bo nie do końca to toczy się po tych torach, po których żeśmy sobie zaplanowali, tak, że się będzie toczyć. Tak. Ja z kolei doczytałam też w różnych źródłach, że to jest dobry moment na to, żeby się jeszcze bardziej, jeżeli tego nie zrobiliśmy wcześniej, jeszcze bardziej zająć sobą i partnerem. Mm-hmm. I wtedy my jak gdyby tym samym mamy mniej czasu na to, żeby stać nad tym dzieckiem i tam go wypytywać, naciskać i tak dalej. To jest w ogóle złota rada dla rodziców dzieci w każdym wieku, a w nastolęctwie to już staje się dla nas nieodzowne. Zająć się swoim życiem. Bo jeżeli nastolatek mnie krytykuje, ma do mnie dystans, nie do końca chce ze mną spędzać czas, czy ja by tracę w dziecku to źródło tej czystej akceptacji, miłości, to ten dar, jaki dzieci nam dają. Nastolatek nie kończy się jego miłość do rodziców, tylko ona ma inny smak. Więc jeżeli jesteśmy uzależnieni od tego słodkiego dziecka, które buduje nasze poczucie własnej wartości, które jest naszą bliską osobą, daje nam akceptację, jeżeli jestem uzależniona od tego dziecka, to zareaguję paniką, kiedy to dziecko zacznie się zmieniać i będę traciła to słodkie dziecko w domu. I to jest bardzo niezdrowe, bo dziecko musi przestać być słodkie, musi się jakoś wyodrębnić od nas, czasami przez krytykę właśnie, przez podważanie tego, co my wnieśliśmy w życie dziecka. Czasem to ma rzeczywiście gorzki smak i to się musi wydarzyć, to jest bardzo potrzebne, żeby to się wydarzyło. Ale ja jako rodzic dużo lepiej zniosę tą frustrację, jeśli mam za sobą związek, w którym ja mam miłość i akceptację, jeśli mam przyjaciół, którzy mi dodają,
jeśli mam pracę, w której się spełniam i też jeśli mam różne źródła tego, to wtedy ja po prostu pozostanę rodzicem dla tego dziecka, czyli utrzymam się w roli, a nie będę, nie wiem, łaknąca znowu harmonii i ciepła i w ten sposób nie będę blokować tego rozwoju nastolatka. Nastolatek, kiedy jest osaczony i niektórzy jakby reagują jeszcze bardziej gwałtownie, chcąc się oderwać od tego rodzica, a niektórzy jakby wybierają rodzica i powstrzymują ten swój proces tej indywiduacji, tego wyodrębniania się, tłumią ten swój wewnętrzny jakiś bunt, tą potrzebę, żeby nadal być miłym dzieckiem. I to jest równie niebezpieczne. Rodzicowi jest może przyjemniej przez chwilę, ale to jest pułapka dla obojga. Tak, bo tak jak powiedziałaś, my sobie często rekompensujemy braki, jakie sami w sobie często, jakich sami w sobie często nie widzimy, nie puszczając dziecka. My nadal oczekujemy od niego, żeby on nas zadawalał, żeby on się przytulał, żeby on był dla nas taki, jak na przykład nie jest partner, bo często to tak jest, nie? Że szukamy w dziecku tego, czego nie możemy dostać od partnera. I tutaj też nasuwa mi się pytanie, że przy tym naszym wycofaniu musimy być też ostrożni, bo linia jest bardzo cienka między tym, znaczy to nasze dziecko nadal musi czuć, że my jesteśmy nim zainteresowani. Mm-hmm. Chociaż my trochę zbaczamy jak gdyby z toru i zajmujemy się sobą, to on musi wiedzieć, że okej, ale jak zapukam i tak będę chciał z nim porozmawiać, to nie będą. Tak, tak. No to jest rzeczywiście taki ciekawy niuans, że to nie oznacza porzucenia dziecka. Niektórzy rodzice, którzy za bardzo zainwestowali w tą relację z dzieckiem, porzucili wszelkie swoje plany, pasje, marzenia. Niektórzy rodzice reagują w taki sposób. Tak no bo mają pusto nagle. Tak, ale reagują tak bardzo po prostu ostro się odcinają, bo chcą się zająć swoim życiem. To też może być dla nastolatka trudne. Aha, więc, w tą stronę. Tak. Więc szukanie jakiejś takiej harmonii, żeby to było takie stopniowe oddalanie się. Więc odnosząc się do tego tytułu, kiedy kończy się wychowanie, no ono się nie kończy tak sensu stricte, ono się po prostu zmienia. Te proporcje muszą być inne, więcej niezależności, więcej dystansu, ale to nie może stać się jakoś jak z dnia na dzień, tak? To jest takie, no mi pasuje taka idea jakichś takich bardziej homeopatycznych dawek, takiego po prostu zmieniania tej proporcji, że coraz więcej jakby pozwala dziecku się wyodrębniać, czyli kiedy ma inne zdanie, to nie krytykuję go i nie zabraniam mu, tylko po prostu słucham go. Interesuje mnie, jakie ma to zdanie, dlaczego pragnie tego kolczyka w brwi, dlaczego, nie mówię od razu, że w ogóle nie ma mowy, wybij sobie to z głowy, dopóki mieszkasz pod moim dachem, tylko tutaj byłoby to takim wyrazem zainteresowania, będzie to okej, słyszę, że chcesz, powiedz mi o tym, czemu ci się to podoba, pokaż mi to, to nie znaczy, że się zgadzam, ale słucham cię, możemy o tym rozmawiać, nie? I to jest, i twoje dziecko odczuwa to jako zainteresowanie, nie? Zainteresowanie jego światem, ale też takich właśnie konkretnych bardzo, często właśnie konflikt. Jest takim momentem, gdzie możemy się zainteresować, zamiast się go bać. Wspomniałaś tu o konflikcie i tak jak Jul bardzo często podkreśla, że mamy się tych konfliktów nie bać, bo to jest jak gdyby podstawa naszej egzystencji, konflikty, to w przypadku dzieci nastoletnich chyba to jeszcze narasta, ale to właśnie jest moment, to jest moment, żeby się przestać bać tych konfliktów wreszcie. Tak jak dzieci były młodsze i my żeśmy tak, ojeju, ja tu nakrzyczałam, może były rozbieżne jakieś tam zdania, a w przypadku nastolatków ja mam wrażenie, że u nas funkcjonujemy od konfliktu do konfliktu. Jeżeli boimy się konfliktów i nie nauczyliśmy się ich do tego czasu, to w nastolatce dziecka będziemy mieć naprawdę nieustanną fobię albo poczucie porażki wielkiej, bo te konflikty po prostu muszą być. Znaczy, są dzieci, które widząc, że, bo dzieci współdziałają, więc dziecko, które widzi, że rodzic się bardzo boi konfliktu, że ten konflikt go wyniszcza, że później to odchorowuje, część dzieci wycofa tą tendencję. A część będzie jeszcze bardziej walczyła. Ale nawet to wycofanie, no mówię, pozornie jest harmonia w rodzinie, ale to jest niebezpieczne. Bo te konflikty gdzieś muszą znaleźć drogę wyjścia. Jeżeli dziecko nie może z nami się konfliktować, nie ma takiego zaufania, że my zniesiemy konflikt z nim i utrzymamy miłość z nim. To jest ta sztuka, nie? Że jeśli dzieci też jakby czują, że to jest niszczące dla nas i dla relacji, mogą się tych konfliktów bać też. A jeśli damy dziecku taką jakość, że konfliktuj się ze mną, totalnie się nie zgadzamy, totalnie wkurza mnie, jak o tym mówisz na przykład, ale słucham cię i kocham cię nadal, po prostu gadamy o tym, nie? Bo to jest taka optymalna, powiedziałabym, płaszczyzna. I wtedy dziecko te konflikty wyrzuca na zewnątrz, wyrzuca je w relacji, która jest stała, jest bezpieczna dla niego. A jeśli my nie staniemy na wysokości zadania,
to te konflikty będą albo przeżywane na zewnątrz, w innych relacjach, mniej bezpiecznych dla dziecka, mogą mieć dużo bardziej dotkliwe konsekwencje, albo jeszcze głębsza forma tłumienia tego, to będzie taki moment, gdzie dziecko te konflikty będzie przeżywało wewnętrznie. I to uderza w zdrowie psychiczne, to może owocować depresją, samookaleczeniami, jakimś agresywnym odchudzaniem się, czy ćwiczeniem czegoś. Mhm. Lub może też mieć po prostu przełożenie na choroby somatyczne. Czyli to jest takie bardzo ważne, że skoro tej płaszczyzny do konfliktów jest tak dużo, to żebyśmy się nauczyli po prostu dobrze konfliktować w domu. Czyli dobrym sposobem na to, żeby zadbać o siebie, kiedy nastolatki się pojawiają w domu, to jest zarezerwować sobie raz w tygodniu czy raz w miesiącu wizytę psychoanalityka nam, żebyśmy sobie, bo bardzo często my się tego wstydzimy, ale to jest bardzo wspierające. Ja też sobie to zafundowałam i czytając Jula, wspierała mnie Tamara tutaj z Poznania i wszystko stało się takie prostsze, bo ja poświęciłam czas sama sobie i tym samym pomogłam w relacjach w rodzinie, jak gdyby wycofując się i wycofując się i zauważając to, co dzieje się ze mną, dałam przestrzeń do tego, żeby chłopcy zaczęli też, oni jak gdyby poczuli się bezpiecznie, tak, do tego, żeby że mówić, jest, że coś im się tak, nie podoba, tak, że jest tak, śmak tak. I w ogóle. To jest wielki dar, jaki możemy dać dzieciom. To poczucie, nie martwcie się o mnie, jestem dorosła, ja sobie poradzę, a jeśli mi trudno, to nie muszę tego robić sama, to poszukam innych ludzi. To może być grupa jakaś fajna rodzicielska wsparcia, czy terapia indywidualna, czy po prostu jakaś fajna przyjaźń, relacja, w której mogę, czy związek, w którym mogę o tym mówić, naprawdę mogę to wyrzucać, jestem przyjęta i zrozumiana. My potrzebujemy takiego zaplecza, żeby dźwignąć ten ciężar w ogóle rodzicielski, na szczególnie już w nastolenstwa. Także to jest, nie musimy robić tego sami. Tak, nigdy nie byliśmy sami z tym. Byliśmy w grupach, byliśmy w stadach. To jest jakiś w ogóle nowoczesny wymysł, że w obrębie zamkniętego jednego mieszkania mamy rozstrzygać te wszystkie egzystencjalne często i takie filozoficzne konflikty. Także dobrze jest szukać innych, dobrze jest na konferencje przychodzić, czytać i szukać ludzi, z którymi to można przegadać. Nawet po prostu jeden na jeden z terapeutą, z kimś kto mnie wzmocni i wtedy wracamy z tym do dzieci. To jest wielki dar dla nich, wielki. Także bardzo gratuluję. Dziękuję Ci bardzo. Ja dzięki Family Lab do tego wszystkiego jak gdyby dochodzę cały czas, bo cały czas do Jula, do pewnych książek jeszcze wracam i odświeżam te wiadomości. Można by tak rozmawiać, ale Ty masz też za chwilę wykład, tak, więc puszczamy Cię. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję.